Tak czy nie? Amen. Ale to nie koniec. Proszę popatrzeć na jeszcze inną sprawę. To jest bardziej bulwersująca historia. Mateusz 7 rozdział, wiersze 23 i następne. Jezus mówi tak, że na sądzie ostatecznym, przy takim biurku, kiedy będzie ten trybunał, podejdą ludzie i powiedzą tak. Panie Jezu, myśmy prorokowali w Twoje imię. Myśmy wyganiali złe duchy w Twoje imię. Czyli byli egzorcystami, prawda? Kto wygania złe duchy? Egzorcysta. Byli egzorcystami. Mało tego. Myśmy czynili cuda w Twoje imię. Kim byli? Charyzmatakami, kapłanami, tak? Byli. A on mówi co? Co on powiedział? Nie znam was. Idźcie precz, ludzie, którzy czynią niegodziwość. Kto się zastanowił nad taką rozmową? Zaraz, no ale głosiłem rekolekcję, tak, jeździłem na rekolekcję. Czyniłem cuda, kto to wie, może czyniłem cuda. Wyganiałem z duchy, może wyganiałem z duchy. I nagle idę do nieba i Jezus mówi, ale ja cię nie znam, człowieku. Augustyn, ja cię nie znam. Czy ktoś z was zastanowił się nad taką rozmową? Ojciec się zastanawia. Oczywiście, że tak, bo mnie to interesuje. Ja nie chcę skończyć życia w piekle. Za dużo mnie kosztowało to życie, żebym teraz ryzykował wieczność. W innym miejscu u Jana, w 6 rozdziale, w 54 wierszu mówi tak. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. U Mateusza w 7 rozdziale czego zabrakło? Uzdrawialiśmy, głosiliśmy, prorokowaliśmy, czyniliśmy cuda. Czego nie powiedzieli? Nie spożywaliśmy ciała. Mogę być charyzmatykiem, ale czy ja mam komunię z Bogiem? To nie jest opłatek, nie, to nie jest wafelek. To jest mój współudział w Bogu. Jak mnie nic nie łączy z Bogiem, to ja mogę sobie cuda czynić. I co z tego? Bóg przeze mnie czyni cuda, ale to nie jest moją zasługą. Bóg mnie wtedy nie zna. Bo on szanuje moją cielesność, mój konkret istnienia, mój konkret bytu i mówi tak, ponieważ jesteś Augustyn ciałem, dlatego ci daję ciało, a nie każę ci konsekrować na ołtarzu ręcznik i mydło. Tylko chleb i wino. Dlaczego? Żebyś miał pewność, gwarancję, że masz ze mną coś wspólnego. Bo tak to gdzie będziesz miał tą gwarancję. Stąd jest ten sakrament. Jak ja spożywam to ciało, to ja wiem, kto jest we mnie. A jakbym nie spożywał tej komunii świętej, to nawet gdybym cuda czynił, to ja nie mam pewności co do zbawienia. I dlatego on mówi, ja ciebie nie znam, chociaż cuda czyniłeś, nie? Ale ty nie byłeś we mnie. A ja w tobie. Mało tego. W pierwszym liście do Koryntian...